Otwórzmy Słowo Boże na liście do Hebrajczyków. Hebrajczyków 13 rozdział. Dwudziesty werset. A Bóg pokoju, który przez krew przymierza wiecznego wywiódł spośród umarłych wielkiego pasterza owiec, Pana naszego Jezusa. Tutaj mamy wspomniane o wiecznym przymierzu i w niedzielę mieliśmy okazję zastanawiać się nad relacją między Ojcem a Synem wieczności i niestety jest tak, że niektórzy twierdzą, że między Bogiem Ojcem a Bogiem Synem wieczności było zawarte jakieś przymierze wieczne i trochę jest to mocno poparte przez wielu pisarzy chrześcijańskich, natomiast jest to całkowicie błędny pogląd. Dlatego, że między, jak widzieliśmy, Synem a Ojcem nie ma relacji takiej, jak między wrogami byłymi, bo przymierze zawiera się, jak widzieliśmy na kartach Pisma wielokrotnie, na przykład Abraham z kimś, z kim miał na pieńku, później zawierał przymierze, że sobie nawzajem krzywdy nie zrobią. Natomiast między Ojcem a Synem ta relacja jest relacją jak najbardziej miłości. I widzimy tego potwierdzenie na przykład w Hebrajczyków 12, 24. Że również między nami a między Bogiem nie ma przymierza, bo my jako chrześcijanie jesteśmy złączeni nie tyle z przymierzem, co z tym, który to przymierze ustanowił, czyli z Panem Jezusem. Ten werset 24 mówi, że podeszliśmy do pośrednika nowego przymierza Jezusa i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. Czyli widać, że my jesteśmy złączeni nie tyle z przymierzem, bo nie jesteśmy. Jesteśmy obcy przymierzom jako poganie i tak pozostało. Natomiast jesteśmy złączeni z tym, który z pierwszym ludem ziemskim, z Izraelem, zawarł przymierze i te miejsca, które dzisiaj chciałbym, żebyśmy przeanalizowali, będą pokazywać właśnie tą podstawową rzecz, że wieczne przymierze lub generalnie przymierze jest związkiem dotyczącym ziemi, dotyczącym relacji Boga z ziemskim ludem. My oczywiście jako chrześcijanie mamy takie tytuły, jak na przykład, że jesteśmy sługami nowego przymierza. Także gdy mamy łamanie chleba, to czytamy czasami miejsca z Ewangelii, gdzie jest powiedziane, że ten kielich to jest nowe przymierze we krwi mojej i podobne sformułowania, ale to wynika z tego, że właśnie bez rozlania krwi, bez śmierci Pana Jezusa w ogóle nie byłoby mowy o nowym przymierzu z Izraelem. I teraz, gdy Izrael jest odstawiony na bok, my jako poganie jesteśmy tymi, którzy podtrzymują te prawdy, bo jest powiedziane, że jesteśmy filarem i podwaliną prawdy jako zbór. I również mamy służebną rolę, czyli trzymając to świadectwo
tak jak zbory świecą w postaci świeczników, to my to świadectwo na ziemi podtrzymujemy i w ten sposób jesteśmy tymi sługami. Tam jest zresztą nawet sformułowanie, gdzie pada słowo sługa, słowo kelner. Czyli w Grece jest słowo takie, które odpowiada kelnerowi, czyli w pewnym sensie obsługujemy to nowe przymierze, jak kelner obsługuje ludzi w restauracji, ale przecież kelner sam się nie dosiada. Część trudności w zrozumieniu tego rozróżnienia polega na tym, że skoro mamy wiele błogosławieństw jako chrześcijanie, i te błogosławieństwa są przecież błogosławieństwami tego, który ustanowił nowe przymierze albo zawrze w przyszłości z Izraelem i Judą nowe przymierze, to ten, czyli Pan Jezus Chrystus, to ten, czyli Bóg, ma taki charakter, że On jest łaskawy. I faktycznie w nowym przymierzu wobec Izraela będzie On łaskawy i wobec nas też jest łaskawy, bo to wynika z jego charakteru. Dlatego tutaj jest ten werset ważny, że my podeszliśmy do pośrednika nowego przymierza Jezusa. Naszym celem jest pośrednik nowego przymierza, a nie nowe przymierze. I kilka miejsc z pierwszej księgi Mojżeszowej na początek. Pierwsza Mojżeszowa, 12 rozdział. Tutaj będziemy mieli kilka wskazówek na to, że Pismo używa terminu przymierze w tak jasny sposób, że nie da się tego z niczym pomylić. Że po prostu, jeżeli pada słowo przymierze, to jest to, że tak powiem, czarno na białym jasno widoczne. I też, że wieczne przymierze są to określenia zawsze w związku z Izraelem. I 12 rozdział od 1 do 3 wersetu. Tutaj Bóg zawiera przymierze z Abrahamem. I rzekł Pan do Abrahama: wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił i uczynię sławnym imię twoje, tak że staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę. I będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Widzimy tutaj jednoznacznie, że na podstawie faktu, że Abraham wyszedł z ziemi, już to zrobił, tak? Bóg obiecał, że jeśli on wyjdzie z tej ziemi, to uczyni z Abrahama naród wielki. Abraham wyszedł i to wtedy błogosławieństwo, to przymierze, ta przysięga Boża jest jak najbardziej wiążąca i jest to jednoznaczne przymierze. Pierwsza Mojżeszowa, 15 rozdział, 18 werset. To jest kolejne miejsce z pierwszej Mojżeszowej. I tutaj już jest użyty termin wyraźnie. W dniu tym zawarł Pan przymierze z Abrahamem, mówiąc: potomstwu Twemu daję tę ziemię od rzeki egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat. Widać jednoznacznie, że jest to przymierze, które do tej pory jeszcze nie jest zrealizowane, bo jeśli znamy porządek w Izraelu i okolicach, to nie widzimy tego, żeby od rzeki egipskiej, czyli mówiąc wprost Nil, żeby aż do wielkiej rzeki Eufrat rozciągał się Izrael. Państwo Izrael jest dużo mniejsze. I tutaj jednoznacznie widzimy, że potomstwu Twemu daję tę ziemię od rzeki egipskiej aż do rzeki Eufrat.
Kolejne miejsce, które też wskazuje na przymierze i po raz pierwszy użyty będzie tu termin przymierze wieczne, to jest 17 rozdział pierwszej księgi Mojżeszowej, pierwszy i drugi werset. A gdy Abraham miał 99 lat, ukazał się Pan Abrahamowi i rzekł do niego: Jam jest Bóg Wszechmogący, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Ustanowię bowiem przymierze między mną a tobą i dam ci bardzo liczne potomstwo. I kolejny werset, to jest 7. I ustanowię przymierze moje między mną a tobą i potomkami twoimi po tobie według pokoleń ich jako przymierze wieczne. Abym był Bogiem twoim i potomstwa twego po tobie. Nawet jeśli to by był jeden, jedyny werset poza Hebrajczyków, gdzie pada termin przymierze wieczne, to już byśmy mieli niezbity dowód na to, że przymierze wieczne z Hebrajczyków dotyczy faktycznie ludu ziemskiego i że dotyczy właśnie relacji między Bogiem a tym ludem ziemskim. Bo na temat tej wyimaginowanej niby relacji o charakterze wiecznego przymierza między Bogiem Ojcem a Bogiem Synem, jak to uczą niektórzy teolodzy, zwłaszcza teolodzy nurtu katolickiego czy reformowanego, to są po prostu bez jakiegokolwiek wersetu. Jest to wydumane na podstawie Hebrajczyków 13 i bez jakiegokolwiek innego uzasadnienia, gdzie Hebrajczyków 13 wcale nie mówi, że to jest relacja między Bogiem Ojcem a Bogiem Synem, a wszystkie pozostałe miejsca wręcz temu wyraźnie przeczą. Kolejne miejsce to jest 13 werset z tego rozdziału. I tutaj dalej Bóg mówi: obrzezany ma być zarówno urodzony w domu twoim, jak i nabyty przez ciebie za pieniądze. I będzie przymierze moje na ciele waszym jako przymierze wieczne. Po raz drugi się pojawia ten termin. Przymierze wieczne, jak widać, odzwierciedlone przez obrzezanie potomków ludu ziemskiego. I kolejne miejsce, to jest 19 werset tego rozdziału. Na to rzekł Bóg: nie, ale żona twoja urodzi ci syna i nazwiesz go imieniem Izaak, a ja ustanowię przymierze moje z nim jako przymierze wieczne dla jego potomstwa po nim. Znowu termin przymierze wieczne, a tą relację o tym, że Izaak jest nośnikiem przymierza, a nie Izmael, mamy potwierdzoną w liście do Galacjan między innymi. I kolejne miejsce też jest z Księgi Mojżeszowej, to jest 5 Księga Mojżeszowa. Ta 5 Księga Mojżeszowa, rozdział 6. Rozdział 6, pierwsze dwa wersety. A to są przykazania, ustawy i prawa, których Pan, wasz Bóg, nakazał was uczyć, abyście je pełnili w ziemi, do której się przeprawiacie, aby ją posiąść. Abyś był przejęty czcią dla Pana, Boga twego, przestrzegając to wszystkie dni twego życia, wszystkich jego ustaw, przykazań, które ja dziś nakazuję tobie, twoim synom i wnukom, i abyś żył długo. Czyli jednoznacznie widzimy, że te przykazania, które my mamy w zakonie, 613 przykazań, będące tak zwanym pierwszym przymierzem, czyli przymierzem starym, jak to się czasami mówi, i to jest uzasadnione z listu do Hebrajczyka, bo jest powiedziane, że
gdyby stare nie było bez braków, to nie szukano by miejsca na nowe. Czyli to nie jest nadużycie, gdy mówimy o tym, że to jest stare przymierze. To widzimy, że generalnie to wieczne przymierze było skierowane do Izraela. Jest tu wprost powiedziane, że dotyczy przyszłych pokoleń. Od właśnie tutaj te słowa na to wskazują. Nakazuję Tobie, Twoim synom, wnukom i co jest ważne, geograficznie też jest ukierunkowane. Czyli widzimy, że jest powiedziane, abyście je pełnili w ziemi, do której się przeprawiacie. Czyli dotyczy to w pierwszym rzędzie ziemi Kanan. I niektóre sformułowania z przykazań, tych 613 przykazań, pokazują, że tylko w ziemi Kanan dało się zrealizować niektóre z tych przykazań. Niektóre mogą być użyte w różnych miejscach świata, ale na przykład takie przykazanie, że każdy mężczyzna 3 razy do roku stawi się w świątyni Pana, niosąc ze swojego miejsca zamieszkania do Jerozolimy pierwociny plonów swoich. Ja sobie nie wyobrażam z Polski 3 razy do roku nieść plony rolne, pierwociny na piechotę do świątyni, nawet gdybym był genetycznie Żydem, ale nie jestem. Czyli jednoznacznie widać, że niektóre nakazy już wskazują na pełną lokalność tego. Oczywiście miłować ojca i matkę swoją można na całym świecie i należy to robić, bo Nowy Testament też to podkreśla w stosunku do chrześcijan. Natomiast co do zasady, większość tych przykazań, które były skierowane do Izraela, jest jednoznacznie mocno ugruntowana na tym, żeby to świadectwo w ziemi, którą Bóg im dał, było przez ten naród podtrzymywane. Nawet jeśli patrzymy na przykład na Daniela, nie dostrzegamy Daniela, który był w Babilonie, żeby przestrzegał wszystkie te nakazy. On oczywiście nie chciał się kalać pokarmami, które były oddane demonom, tak? Bo tam jest powiedziane, że nie chciał się kalać posiłkami z stołu królewskiego, nie chciał się kłaniać posągowi, albo jego towarzysze nie chcieli tego robić. On nie chciał wykonywać pewnych zakazów króla, czyli nie chciał odmówić Bogu modlitwy przez 30 dni, czy ileś tam było w tym nakazie królewskim. Natomiast nie widać go, żeby był zaangażowany w pełen wachlarz tych żydowskich przepisów. W ogóle pismo o tym w tym miejscu milczy, choć wiemy, że jest to mąż sprawiedliwy. I teraz kolejne miejsce. To jest 2 księga Samuela. Księga Samuela, rozdział 7. Rozdział 7, wersety od 10. Tutaj jest powiedziane, wyznaczę też miejsce memu ludowi Izraelowi i zaszczepię go, aby tam bezpiecznie mieszkał i nie będzie się już trwożył i nie będą go już gnębić nikczemnicy. A jak to było poprzednio? Odkąd wyznaczyłem sędziów nad moim ludem izraelskim, dam ci wytchnienie od wszystkich twoich nieprzyjaciół. Zwiastuje ci też Pan, że wzniesie ci dom. A gdy dopełnią się dni twoje i zaśniesz ze swoimi ojcami, ja wzbudzę ci potomka po tobie, który wyjdzie z twego łona i utrwalę twoje królestwo. On zbuduje dom mojemu imieniu i utwierdzę tron królestwa jego na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem.
Gdy zgrzeszy, ukażę go rózgą ludzką i ciosami synów ludzkich. Lecz łaska Twoja od niego nie odstąpi. Lecz łaska moja od niego nie odstąpi, jak odjąłem ją Saulowi, którego usunąłem sprzed Ciebie. I trwać będzie Twój dom i Twoje królestwo na wieki przede mną. Tron Twój też utwierdzony będzie na wieki. Gdy Natan powiedział Dawidowi wszystko zgodnie z tymi słowami i zgodnie z całym tym objawieniem, poszedł król Dawid i usiadł przed Panem i rzekł: kim ja jestem, Panie Boże? Czyli jednoznacznie tutaj widzimy, że jest to rozciągnięta na daleką przyszłość obietnica przez Boga. Jest w pierwszym rzędzie to powiedziane o Salomonie, bo to on będzie ukarany ciosami synów ludzkich, jeżeli zgrzeszy, ale w Nowym Testamencie ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Ten fragment jest odniesiony do Pana Jezusa, jako tego, który w tysiącletnim królestwie będzie właśnie tym, o którym tutaj jest mowa, zasiądzie na tronie Dawida. Więc jednoznacznie tutaj widzimy zapowiedź dotyczącą nowego przymierza, które jest nazywane też przymierzem wiecznym i które z Izraelem i Judą będzie zawarte po tym okresie, który my nazywamy wielkim uciskiem. Czyli teraz czekamy na Pana Jezusa, żeby nas zabrał do nieba. W momencie, gdy Pan Jezus przyjdzie i weźmie nas do siebie, zacznie się 7-letni czas opisany w objawieniu jako czas wielkiego ucisku, a po nim nastąpi 1000-letnie królestwo. To 1000-letnie królestwo jest to ten sam okres, o którym mówimy milenium, albo królestwo pokoju, ale też jest to czas, kiedy będzie zawarte nowe przymierze z Izraelem i Judą. I teraz 5 Mojżeszowa, 30 rozdział. Od 1 do 10 wersetu. Gdy tedy przyjdzie na Cię to wszystko, błogosławieństwo i przekleństwo, które Ci przedłożyłem, i weźmiesz je sobie do serca pośród wszystkich narodów, dokąd wypędzi Cię Pan, bo tutaj jest powiedziane, że za grzechy będą rozproszeni wśród narodów Izraelici, dokąd wypędzi Cię Pan Bóg Twój i nawrócisz się do Pana Boga Twego i będziesz słuchał Jego głosu zgodnie z tym wszystkim, co ja Ci dziś nakazuję, Ty i Twoi synowie z całego serca Twego i z całej duszy Twojej, to wtedy przywróci Pan, Bóg Twój, Twoich jeńców i zmiłuje się nad Tobą i zgromadzi Cię z powrotem ze wszystkich ludów, gdzie Cię rozproszył Pan, Bóg Twój. Choćby Twoi wygnańcy byli na krańcu nieba, to i stamtąd zgromadzi Cię Pan, Bóg Twój, i stamtąd Cię zabierze. I sprowadzi Cię Pan, Bóg Twój, do ziemi, którą posiadali Twoi ojcowie, i posiądziesz ją i Ty, i uczyni Cię szczęśliwszym i liczniejszym od Twoich ojców. I obrzeże Pan, Bóg Twój, Twoje serce i serce Twego potomstwa, abyś miłował Pana, Boga Twego, z całego serca Twego i z całej duszy Twojej, abyś żył. Włoży zaś Pan, Bóg Twój, wszystkie te przekleństwa na Twoich nieprzyjaciół, i na tych, którzy Cię nienawidzili i prześladowali. Ty zaś nawrócisz się i będziesz słuchał głosu Pana i spełniał wszystkie Jego przykazania, które ja Ci dziś nadaję. Obficie obdarzy Cię Pan Bóg Twój dobrem w każdym dziele Twoich rąk, w Twoim potomstwie, w rozpłodzie Twojego bydła, w plonie Twojej ziemi, gdyż Pan znów radować się będzie Twoją pomyślnością, jak radował się Twoimi ojcami. Jeżeli będziesz słuchał głosu Pana, Boga Twego,
i będziesz przestrzegał jego przykazań i ustaw zapisanych w księdze tego zakonu, jeżeli nawrócisz się do Pana, Boga Twego, z całego serca Twego i z całej duszy Twojej. Widzimy tutaj zapowiedź, że Izrael będzie w całości sprowadzony do ziemi izraelskiej. Nie jest to jeszcze zrealizowane. Jest to jeszcze przyszłość. Już państwo Izrael w 1948 roku powstało. Już ruch syjonistyczny zgromadza Izraelitów do tego miejsca, ale jeszcze nie są zgromadzeni wszyscy. Jak widać, będą zgromadzeni także z tych 10 plemion, o których my tutaj już mamy informację, że my nie wiemy, gdzie one są. Mówi się o zaginionych 10 pokoleniach Izraela. Więc jednoznacznie widzimy, że ta obietnica dotyczy jeszcze przyszłości. Jest to właśnie związane z tak zwanym wiecznym przymierzem. Druga Samuela, 23 rozdział. Piąty werset. I tutaj jest wypowiedź Dawida. Czy nie tak jest z domem moim u Boga, wszak przymierze wieczne zawar ze mną, pod każdym względem ułożone i zabezpieczone? Czyżby nie miał rozwinąć wszystkiego, co dotyczy zbawienia mojego i co jest życzeniem moim? Więc jednoznacznie tutaj widzimy, że Dawid jest świadom, że to przymierze w sposób jawny zostało z nim zawarte. On rozumie, że to przymierze Bóg z nim zawarł i wie, że to przymierze zostanie przez Boga zrealizowane. I tak jest właśnie z przymierzami, że nie jest tak, że ktoś mógłby mieć zawarte z Bogiem przymierze, a nie wie tego. Natomiast my jako poganie ani jednego sformułowania w Nowym Testamencie nie mamy, jakoby przystając do Chrystusa, staliśmy się jakoś z nowym przymierzem związani. Jesteśmy związani z tym, który jest pośrednikiem nowego przymierza, z Chrystusem, ale nie jesteśmy związani z nowym przymierzem. I dalej. Jeszcze jaśniejsze się to staje, gdy zajrzymy do proroka Jeremiasza. Jeremiasz, 31 rozdział. Jeremiasza, 31 werset. Tutaj jest obietnica złożona Izraelowi i takie słowa tu padają. Oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Widzimy adresata. Nie jest to powiedziane tak z grubsza, z Izraelitami, bo niekiedy próbuje się twierdzić, że chrześcijanie są nowym Izraelem, duchowym Izraelem. Jest to oczywiście fałszywa ideologia, tak zwana teologia zastępstwa, na której niestety wykiełkowały też potem prześladowania Żydów, wykiełkowały również bardzo poważne przestępstwa tak zwanych chrześcijan przeciwko narodowi ziemskiemu, Bożemu. Ale tutaj, żeby nie było żadnej wątpliwości, że na pewno nie chodzi o żadne uduchawianie, Bóg specjalnie pokazał, że mówi o domu izraelskim i domu judzkim. Ci, którzy próbują to uduchowić, to nie wiedzą, co zrobić z tym dodatkiem i domem judzkim. Bo o ile jeszcze można kombinować i próbować powiedzieć, że coś takiego jak Izrael, czyli żołnierz Boży, no to chrześcijanin jest w pewnym sensie żołnierzem Bożym, że da się to jakoś tam wymyśleć. No dobrze, a co z domem judzkim? To nas jednoznacznie sprowadza na fizyczną tutaj grupę tych, którzy według krwi i ciała są potomkami Jakuba.
nie są w żaden sposób uduchawiani. To są ci, którzy są w rozłamie wręcz, bo przecież dom judzki w oddzieleniu od domu izraelskiego powstał w momencie, gdy Jeroboam zbuntował się przeciwko Rehabeamowi. I wtedy rozdzieliło się to na dwa królestwa. Więc w żaden sposób się tego nie da uduchowić. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż ja byłem ich panem, mówi Pan. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan, złożę mój zakon w ich wnętrzu. Czyli widzimy, że ten zakon Boży będzie w środku tych ludzi i oni będą go przestrzegać. I faktycznie, gdy oglądamy miejsca opisujące tysiącletnie królestwo, widzimy, że tam na przykład będzie obchodzone święto namiotów, że pojawiają się narzędzia do składania ofiar i te ofiary będą składane w tysiącletnim królestwie. No, tylko na podstawie zakonu może to być zrobione. Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc: poznajcie Pana, gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich, mówi Pan. Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. Oczywiście to jest bardzo podobne do błogosławieństw, które my mamy w Chrystusie. No, mamy odpuszczone winy i Bóg naszych grzechów nigdy nie wspomina. I wiele z tych rzeczy jest bardzo podobne, bo jest to w charakterze tego, który jest autorem tego nowego przymierza i jest pośrednikiem tego nowego przymierza. My się przyłączyliśmy do pośrednika nowego przymierza, do Chrystusa, i dlatego mamy dostęp do Niego, a On ma taki charakter. Jest łaskawy i jest tym, który wybacza. I dalej, żeby nie było żadnych wątpliwości, 35 werset mówi: tak mówi Pan, który ustanowił słońce, by świeciło w dzień, który wyznaczył księżyc i gwiazdy, by świeciły w nocy, który wzburza morze tak, że szumią jego fale, Pan zastępów jego imię, jeśli by te prawa miały się zachwiać przede mną, mówi Pan, to i ród Izraela przestał by być ludem przede mną po wszystkie dni. Widzimy, dopiero jak niebo i ziemia pierzchną z przed oblicza Bożego, co czytamy w objawieniu, gdy te siły natury zostaną, te, które zostały przez Boga ustanowione, zostaną wzruszone, to dopiero wtedy te prawa stracą moc. Zresztą Pan Jezus powiedział, że dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna kreska, ani jedna jota nie przeminie z zakonu, aż to się wszystko wypełni. To nie przypadkiem takie słowa Pan Jezus powiedział, bo ten czas, kiedy niebo i ziemia przeminą, jest momentem, kiedy relacja z ludem ziemskim straci tą moc opartą na zakonie. A tutaj widzimy, ten zakon będzie włożony w serca. Czyli nie ma żadnej wątpliwości, że chodzi o tych, którzy ten zakon mają w pełni przekonania przestrzegać. Kolejne miejsce to jest Pierwsza Kronik, 16 rozdział. Pierwsza Kronik, 16 rozdział, 15 werset. Wspominajcie powieki przymierze Jego, słowo, które nakazał
1000 pokoleń. Przymierze, które zawarł z Abrahamem i przysięgę daną Izaakowi, którą ustanowił dla Jakuba prawem, a dla Izraela przymierzem wieczystym. Powiadając, Tobie dam ziemię kananejską w dziedziczne posiadanie. Czyli jednoznacznie widzimy, że jest to jako oczywista oczywistość w piśmie powtarzane. Psalm 105, werset 10. Od 7. On jest Panem Bogiem waszym, prawa Jego na całej ziemi. Pamięta wiecznie o przymierzu swoim, o słowie, które dał tysiącznym pokoleniom, o przymierzu, które zawarł z Abrahamem i o przysiędze swej dla Izaaka. Ustanowił je dla Jakuba jako prawo, dla Izraela jako przymierze wieczne. Mówiąc, Tobie dam ziemię Kanaan, dziedziczne wasze posiadanie. Nam Bóg nie dał ziemi Kanaan. My nie jesteśmy w żaden sposób z tym przymierzem złączeni. To jest przymierze, które dotyczy ziemskiego ludu Izraela. Pierwsza Mojżeszowa, 9 rozdział. 16 werset pokazuje, że taki charakter wiecznego przymierza ma też przymierze z Noem. I to przymierze też jest nazwane przymierzem wiecznym. I tutaj widzimy, gdy tedy łuk ukaże się na obłoku, spojrzę nań, aby wspomnieć na przymierze wieczne między Bogiem a wszelką istotą żyjącą, wszelkim ciałem, które jest na ziemi. Tu oczywiście ten charakter tego przymierza związanego z Noem dotyka nas również, tak? Bo jest obietnica złożona, że nie będzie już nigdy więcej potopu, który by zalał całą ziemię. Kolejne miejsce to jest druga Mojżeszowa, 31 rozdział. Druga Mojżeszowa, 31, werset 16. Synowie izraelscy będą przestrzegać sabatu, zachowując sabat w pokoleniach swoich jako przymierze wieczne. Widzimy, że dzień odpocznienia, czyli dzień odpoczynku, jest tu powiązany jednoznacznie z izraelskimi synami. Jest tu też to określone jako wieczne przymierze. Kolejna rzecz to już jest z Izajasza, 55 rozdział. Izajasza, werset 3. Bóg tutaj tak mówi, nakłońcie swojego ucha i pójdźcie do mnie. Słuchajcie, ożyje wasza dusza, bo ja chcę zawrzeć z wami wieczne przymierze z niezłomnymi dowodami łaski okazanej niegdyś Dawidowi. Czyli widać, że Bóg tu zapowiada, że temu Izraelowi, który to przymierze stare podeptał, chce zawrzeć nowe przymierze, wieczne przymierze. Jednoznacznie ono jest tu wymienione jako przyszłość. Izajasza 61:8. Bo ja, Pan, który miłuję prawo i nienawidzę zbrodniczego łupiestwa, dam im słuszną nagrodę i zawrę z nimi wieczne przymierze. Widać jednoznacznie, że jest tutaj znowu zapowiedź, zawrę z nimi wieczne przymierze. To już jest po tym, gdy Izrael podeptał stare przymierze i Bóg tutaj obiecuje wieczne przymierze, że będzie zawarte w przyszłości. Oczywiste jest, że na podstawie samego grzeszącego Izraela nie było możliwości takiego
wiecznego, nowego przymierza zawrzeć. Dlatego jest konieczność pośrednika przymierza, czyli Pana Jezusa, który umarł za grzechy i stał się doskonałą ofiarą. Jego krew została przelana po to, żeby to nowe przymierze wieczne oparte na łasce Bożej mogło zaistnieć. Bez rozlania krwi Pana Jezusa, bez śmierci Pana Jezusa na krzyżu nie byłoby możliwe zawarcie nowego przymierza z Izraelem i Judą. I kolejne miejsce to jest Jeremiasza 32 rozdział. Jeremiasz 32 rozdział, 40 werset. I zawrę z nimi wieczne przymierze, że się od nich nie odwrócę i nie przestanę im dobrze czynić, a w ich serce włożę bojaźń przede mną, aby ode mnie nie odstąpili. Czyli widać, że to nowe, wieczne przymierze jest całkowicie oparte na Bogu. To Bóg jest jedyną stroną. Izraelici ze swoją wiernością tutaj nie mają nic do czynienia, bo już zostało udowodnione, że wszyscy zgrzeszyli. Najpierw Żydzi, potem Grecy. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Wszyscy zboczyli i stali się nieużyteczni. I dlatego, jeżeli ma to działać, to musi być oparte na tym, który zawieść nie może. A zawieść nie może Pan Jezus Chrystus. Zawieść nie może Jego po prostu doskonała łaska. Dlatego On tutaj obiecuje, że On zacznie dobrze czynić Izraelowi, zawrze to wieczne przymierze i On włoży bojaźń przed Nim do serc Izraelitów, którzy będą wtedy przed Nim chodzić w sprawiedliwości. Kolejne miejsce to jest Jeremiasz 50 rozdział, 5 werset. Będą się pytać o Syjon, ku niemu zwrócą swoje spojrzenie, chodźcie, a przyłączmy się do Pana w przymierzu wiecznym, które nie będzie zapomniane. Więc widzimy jednoznacznie, że tutaj jest znowu nazwane to przymierze przymierzem wiecznym. Kolejne miejsce z Ezechiela. Ezechiel, kolejny tak zwany duży prorok, 16 rozdział, 60 werset. Cały 16 rozdział jest o historii Izraela i o tym, jak to nowe przymierze zostanie zawarte. I tutaj, lecz wspomnę o moim przymierzu z Tobą w dniach Twojej młodości. I odnowię z Tobą przymierze wieczne. Czyli jest tutaj słowo nowe, odnowię z Tobą i jest powołanie na to przymierze wieczne. I wspomnisz o swoim postępowaniu i zawstydzisz się, gdy wezmę Twoje siostry, zarówno starsze, jak i młodsze od Ciebie i dam Ci je za córki, lecz nie na mocy przymierza z Tobą. I odnowię moje przymierze z Tobą i poznasz, że ja jestem Pan. I 63 werset jest szczególnie poruszający. Abyś pamiętała i wstydziła się i już nigdy nie otworzyła ust ze wstydu, gdy Ci przebaczę wszystko, co uczyniłaś, mówi Wszechmocny Pan. Oczywiście, gdy patrzymy na swoje grzechy i patrzymy na swoją historię i czytamy werset 63, też się z nim utożsamiamy, też się wstydzimy, też pamiętamy i nie mamy mocy, żeby otworzyć usta ze wstydu, bo Bóg nam przebaczył wszystko, co uczyniliśmy. Ale to wynika z charakteru Boga, a nie z faktu przyłączenia nas do przymierza. My, jako dzieci miłości, nie mamy z Bogiem żadnego przymierza zawartego. On
bez przymierza, obcych przymierzą nas do siebie przyjął. Mimo, że oczywiście z ziemskim ludem on to przymierze ma. Kolejne miejsce, Ezechiel 37 rozdział. Ezechiel 37 rozdział, 24 werset. A sługa mój Dawid będzie ich królem. Wszyscy oni będą mieć jednego pasterza. Będą postępować według moich praw, będą przestrzegać moich przykazań i wykonywać je. I będą mieszkać w ziemi, którą dałem mojemu słudze Jakubowi, w której mieszkali ich ojcowie, będą w niej mieszkać zarówno oni, jak i ich synowie i wnuki po wszystkie czasy. A sługa mój, Dawid, będzie ich księciem na wieki i zawrę z nimi przymierze pokoju, będzie to przymierze wieczne z nimi, okażę im łaskę, rozmnożę ich i postawię swoją świątynię wśród nich na wieki. I będę wśród nich mieszkał, będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I poznają narody, że ja jestem Pan, który uświęcam Izraela, gdy moja świątynia będzie wśród nich na wieki. Czyli widać, że to jest przyszłość i że dotyczy Izraela. I że jest tutaj nazwane to wiecznym przymierzem i realizacja będzie po 7-letnim okresie ucisku, po tym, gdy zostanie ustanowione 1000-letnie królestwo pokoju. Milenium. Kolejne miejsce to jest Hebrajczyków 8 rozdział. Hebrajczyków 8 rozdział jest cytatem wprost z Jeremiasza. Jeremiasza, którego przed chwilą czytaliśmy. I tutaj autor listu do Hebrajczyków mówi w ten sposób. 8 rozdział, 10 werset. Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po upływie owych dni, mówi Pan, prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. I nikt nie będzie uczył swego ziomka, ani też swego brata, mówiąc, poznaj Pana, bo wszyscy mnie znać będą od najmniejszego aż do największego z nich, gdyż łaskawy będę na nieprawości ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej. Gdy mówi nowe, to uznał pierwsze za przedawnione. A to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zaniku. List do Hebrajczyków był napisany w okolicach pomiędzy 50 a 70 rokiem I wieku. I wtedy autor tego listu mówi, że to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zaniku odnośnie starego przemierza. Nie powiedział, że to już zaniknęło, tylko powiedział, że to bliskie jest zaniku. Dlaczego taka jest tutaj forma? Dlatego, że przed tysiącletnim królestwem Izraela ciągle obowiązuje stary zakon. Jeżeli oni chcą na podstawie jakiegoś przymierza funkcjonować, to oni mają ciągle tylko przymierze stare do dyspozycji. Jeśli odrzucają Chrystusa, to z pełną mocą muszą przestrzegać starego przymierza, które jest co prawda bliskie zaniku, ale coś, co jest bliskie zaniku, jeszcze nie zaniknęło. Tak te słowa nam tutaj komunikują. Jeremiasz 29:10. Bo tak mówi Pan, gdy upłynie dla Babilonu 70 lat, nawiedzę was i spełnię na was swoją obietnicę, że sprowadzę was z powrotem na to miejsce. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Gdy będziecie
mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem, objawię się wam, mówi Pan, odmienię wasz los i zgromadzę was ze wszystkich narodów, ze wszystkich miejsc, do których was rozproszyłem, mówi Pan, i sprowadzę was z powrotem do miejsca, skąd skazałem was na wygnanie. Widzimy, że to już jest po wygnaniu do Babilonu, kiedy te 10 pokoleń straciliśmy w ogóle z historycznego radaru. Nie wiadomo, gdzie się podziało. One zostały jako pierwsze uprowadzone, później został uprowadzony Juda. I tutaj Bóg mówi, że ich wszystkich sprowadzi. Tego jeszcze nie mamy. To będzie w tysiącleciu dopiero zrealizowane. Bóg wie, którzy należą do Izraela, którzy są z potomstwa Judy i Izraela. I teraz, jeżeli mamy z tego wyciągnąć dla siebie praktyczną naukę, to przede wszystkim musimy pamiętać, że Słowo Boże nie przypadkiem używa bardzo precyzyjnych terminów i te bardzo precyzyjne terminy mają za zadanie nas przybliżyć do Pana Jezusa. Nie tylko wzbudzać naszą ciekawość, a wręcz ja uważam, że w ogóle nie powinny wzbudzać naszej ciekawości, tylko mają nas przybliżać do Pana Jezusa. I Efezjan 2 rozdział o nas mówi w ten sposób. Byliście w tym czasie przed nawróceniem, bez Chrystusa, dalece od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom zawierającym obietnicę, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. Gdy się nawróciliśmy, już mamy Boga i dzięki temu nie potrzebujemy tej reszty. Czyli nie potrzebujemy mieć tych obietnic danych ziemskiemu ludowi, nie potrzebujemy przymierzy, nie potrzebujemy społeczności izraelskiej. My jedynie potrzebujemy pośrednika nowego przymierza, czyli Chrystusa. My potrzebujemy jedynie Boga. Ta reszta była środkami do tego, żeby stać się z Bogiem w społeczności. I ona, ta reszta, nie jest nam do niczego potrzebna, gdy już znamy Pana Jezusa. I Rzymian 11:27 jeszcze może na zakończenie. Rzymian 11 rozdział, 27 werset. Tutaj mamy też odnośnie tego przymierza z Izraelem i Judą. I jest tutaj powiedziane, że przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. A to będzie przymierze moje z nimi, gdy zgładzę grzechy ich. Ta przyszłość czeka Izrael i my jako grzesznicy z pogan nie mamy potrzeby tego, żeby Izraelowi próbować to jakoś uszczuplić czy odebrać. My mamy dużo większe niebiańskie obietnice, które przekraczają daleko więcej, daleko dalej ponad to, co może Izrael dostać.
159, pierwsza i trzecia zwrotka. Ojcem tronujesz Ty sam,
W niebie mam, w niebie mam, w niebie mam, w niebie mam, swą ojczyznę ja w niebiosach mam. Boś Ty sam zdziałał to, żeś zgotował mi wspaniałość swą. Ewangelii Mateusza, 10 rozdział, 28 werset. Pan Jezus mówi takie słowa: i nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało niszczyć w piekle. Czyż nie sprzedają za grosz dwu wróbli? A jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca waszego. Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się, jesteście więcej warci niż wiele wróbli. Każdego więc, który mnie wyzna przed ludźmi, i ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie. Ale tego, który by się mnie zaparł przed ludźmi, i ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Te słowa Pan Jezus powiedział i powtarza tu kilka razy: nie bójcie się. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Pokazuje nam, że śmierć ciała nie narusza życia duszy. Człowiek jest duchem, duszą i ciałem. W momencie, kiedy następuje śmierć ciała, duch i dusza dalej funkcjonują. Pismo Święte nasze ciało porównuje do namiotu. I jeżeli ktoś z nas był na wycieczce, czy to w górach, czy nad jeziorem, to wie, że namiot to jest takie miejsce zamieszkania, które jest liche, słabej jakości i przeznaczone na bardzo krótki czas. I tak jest z nami. Nasze ciało jest nam dane na krótką chwilę. Nawet jest porównane do trawy, która dziś jest, a jutro jest w piec wrzucana. Jest porównane do rzeczy bardzo ulotnych, bo człowiek ma wieczność w swoim sercu. Jest istotą, która ma po prostu nieskończony co do czasu swojego istnienia byt.
a czas przebywania w tym namiocie jest krótką chwilą, krótką wycieczką. I od tego, jak na tej krótkiej pielgrzymce tu na ziemi ustosunkujemy się do Słowa Bożego, do Boga, zależy, co będzie z nami na zawsze w wieczności. I bardzo ciekawe jest, że Pan Jezus mówi wielokrotnie tutaj, żeby się nie bać tych, którzy razem z nami są na tej krótkiej wycieczce, na tej krótkiej pielgrzymce. I że nawet jeśli trzeba, to mamy się z nimi pokłócić. Bo my mamy stanąć po stronie Boga, po stronie Pana Jezusa. Mamy się przyznać do Pana Jezusa jako naszego Zbawiciela. Nawet jeżeli to spowoduje niezrozumienie wśród innych ludzi, którzy też są na tej pielgrzymce. I Pan Jezus wręcz powiedział, że to jest tak jakby przyniesienie miecza na ziemię. Że ci ludzie, którzy sami nie będą chcieli pójść za Panem Jezusem, będą zwalczać tych, którzy chcą iść z Panem Jezusem. Więc wybierając życie wieczne z Panem Jezusem, muszę być pewien tego, że nie wszystkim się to spodoba, ludziom mieszkających w takich samych lichych namiotach, jak mój namiot, czyli moje ciało. I kolejna rzecz. Jesteśmy więcej warci niż wiele wróbli. A jest powiedziane, że ani jeden z tych wróbli nie spada na ziemię bez woli Ojca. Czyli sam Bóg, żeby spadł wróbel na ziemię, musi wydać pozwolenie, decyzję, dekret, żeby wróbel, jakich setki widzimy zdechłych w różnych miejscach, żeby ten wróbel zakończył swoje życie. Tak samo o Twoim i o moim mieszkaniu w tym namiocie, a dokładnie o Jego powstaniu, bo zostaliśmy przez Boga utkani w łonie Matki, ale też o zakończeniu tego bycia w tym namiocie, czyli o śmierci, decyduje Ojciec. Nie ty, nie ja. Nie mogę nawet o jedną sekundę wydłużyć ani skrócić swojego życia. Tak samo jest z Tobą. I to Bóg wydaje decyzję. Jeżeli On wie, że Ty już to, co trzeba wiedzieć o tym, jak dostać się do nieba, wiesz, i On wie, czy Ty zrozumiałeś, i On wie, czy Ty odrzuciłeś Ewangelię lub przyjąłeś, to w tym momencie kończy się Twoja przydatność na tej ziemi. Nawet jest powiedziane, że człowiek jest porównany do drzewa, które albo wydaje owoce, albo nie. Człowiek, który zwleka z decyzją o pojednaniu się z Bogiem, jest porównany do drzewa niewydającego owocu. I taki człowiek, nie wydając owocu dla Boga, jest przez Boga przeznaczony na ścięcie. I porównanie do pracy ogrodnika przywodzi tutaj właśnie to, że takie ścięte drzewo gdzie się wrzuca? Do kompostownika lub do płomieni. Generalnie próżno ziemię zajmuje, takie słowa padają w Ewangelii. I tak samo jest z człowiekiem, który zrozumiał, że Jezus umarł za jego grzechy, ale nie chce pójść za tym, nie chce skorzystać ze zbawienia. Słowo Boże mówi, próżno ziemię zajmuje. I jest to bardzo duża odpowiedzialność, bo Faraon dostał taką możliwość kilka razy, gdy Mojżesz stawał przed nim
i świadczył o Bogu. I jest powiedziane, że Faraon nie przyjmował poselstwa od Boga i Faraon zatwardził swoje serce. Po raz kolejny Mojżesz stanął przed nim i po raz kolejny czytamy i Faraon zatwardził swoje serce. Ale to nie trwało w nieskończoność. Po pewnym czasie czytamy straszliwe słowa, że po kolejnym odrzuceniu Bożego poselstwa później to już Bóg zatwardził serce Faraona. Jest taki wodospad Niagara. On się znajduje na pograniczu Kanady i Stanów Zjednoczonych. Kto był albo czytał o nim, wie, jak bardzo jest on majestatyczny. I on ma bardzo silny nurt. I jest taka czerwona linia na tym, na tej rzece, która zasila ten wodospad. Przed czerwoną linią można jeszcze różnymi sposobami zawrócić. Te statki wycieczkowe, które pokazują turystom ten wodospad i majestat tego Bożego stworzenia, nie przekraczają tej linii. Ale jest historia o lekkomyślnym młodzieńcu, który płynął tą rzeką i wiedział o tym, że jest takie miejsce. Płynął tą rzeką, ale nie zważał na wołania tych, którzy z brzegu wołali, żeby zawrócił. Dopiero zagrożenie zobaczył po przekroczeniu tej czerwonej linii. Ale wtedy było już za późno. Więc Słowo Boże nas wielokrotnie i wieloma sposobami zachęca. Nie bój się tych, którzy mają inne zdanie od Boga. Bój się tego, od którego decyzji zależy, czy jakiś wróbel spadnie na ziemię. I od którego zależy, czy przeżyjesz kolejną chwilę. Od niego zależy, czy będziesz jeszcze mógł oddychać, czy twoje serce dalej będzie biło. On chce twoje serce. Bóg patrzy na serce, na szczery stan człowieka. On widzi, co jest w twoim sercu i nie jesteś w stanie go oszukać. Więc uwierz Pana Jezusa Chrystusa jeszcze dziś. Pan Jezus umarł na krzyżu Golgoty w twoje miejsce i twoja grzeszność może być włożona na Pana Jezusa właśnie przez to, że uwierzysz w to, że ta doskonała ofiara wystarczy, żeby zgładzić wszystkie twoje grzechy. I wtedy stanie się cud, jeśli uwierzysz Pana Jezusa, że Jego świętość zostanie przypisana tobie. W tym momencie następuje coś, co nie potrafimy opisać ludzkimi słowami. Używamy różnych terminów, na przykład podwójne przypisanie. I to słowo oznacza, że tobie będzie przypisana świętość Chrystusa, tak jakbyś nigdy nie zgrzeszył. A Chrystusowi jest przypisana w momencie, gdy uwierzysz, cała twoja grzeszność. On zgładził ją na krzyżu Golgoty. I cały sąd za wszystkie twoje grzechy, jeśli uwierzysz Pana Jezusa, Pan Jezus zgładził na krzyżu Golgoty w 3 godzinach ciemności. W momencie, kiedy krzyczał: Boże mój, dlaczegoś mnie pozostawił? To był krzyk, który był spowodowany tym, że na nim były nasze grzechy. Jeżeli nie skorzystasz z tej doskonałej ofiary Pana Jezusa, jeśli nie wyznasz Bogu twoich grzechów, nie powiesz do Niego,
czegoś w rodzaju: Boże, jestem grzesznikiem, potrzebuję Twojego ratunku, wiem, że Jezus umarł za moje grzechy i że ta doskonała ofiara całkowicie wystarczy na zgładzenie moich grzechów. To jeżeli tego nie powiesz, to przez wieki z Twojego wnętrza będzie się odbywać krzyk: Boże mój, czemuś mnie pozostawił? Ale wtedy już będzie za późno. Szanowny przyjacielu, tylko w Panu Jezusie Chrystusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. Słowo Boże mówi wyraźnie, co musi się stać, abyś był zbawiony. Pan Jezus Chrystus, jedyny bez grzechu, wziął na siebie Twoje grzechy. Umarł na drzewie krzyża zamiast Ciebie. Możesz skorzystać z tego doskonałego dzieła Pana Jezusa. W jaki sposób? Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Uczą o tym Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, 31 werset. Jeśli chcesz rozpocząć korespondencyjny kurs biblijny lub otrzymać bezpłatnie Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa, napisz do nas, wyślij SMS-a lub zadzwoń. Czytaj.biblię, tak zwana małpa, onet.pl. Telefon 739-089-088. Możesz też napisać adres pocztowy Czytaj Biblię, skrytka 31-63-500, Ostrzeszów. Kanał na YouTubie Czytaj Biblię Ostrzeszów. Serdecznie zapraszamy do uwierzenia Panu Jezusowi Chrystusowi. Wszelkie pytania, jakie zadasz, postaramy się jak najbardziej odpowiedzieć Tobie według Słowa Bożego. Jeśli akceptujesz Słowo Boże jako podstawę, na której oczekujesz odpowiedzi, zapraszamy do kontaktu. Jesteś serdecznie zaproszony do tego, żeby zamówić u nas bezpłatny Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa albo Biblię, albo chrześcijańską literaturę. Bezpłatnie i bez wypominania. Nie troszcz się o koszty, dlatego że jeśli nie będziemy w stanie Ci ich wysłać, to po prostu poinformujemy, że nie damy rady. Ale jeśli damy radę, to dostaniesz je bezpłatnie. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z Bogiem.